Dzień dobry, witamy Państwa na stadionie PGE Narodowy. Dzisiaj przed nami specjalna uroczystość, prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jak już wszyscy wiemy, został nim Czesław Michniewicz. Witamy również prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszę. Witamy członków zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i witamy Państwa. Cieszymy się, że w tak szerokim gronie przyjęliście nasze zaproszenie i dołączyliście do tego spotkania. Żeby nie przedłużać, na początku chciałem przekazać głos prezesowi Cezaremu Kuleszy. Proszę bardzo, panie prezesie. Witam serdecznie wszystkich. Słyszymy się? Jak wiemy, odejście Paulo Sousy było dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem. Portugalczyk porzucił naszą reprezentację w bardzo trudnym momencie dla nas. Jak wiemy, że z Portugalczykiem również odszedł cały sztab szkoleniowy, a jak wiemy, że cały sztab szkoleniowy w większości to był sztabem cudzoziemskim. Więc ostatnie dni i tygodnie były dla mnie bardzo intensywne, pracowite. Poprzez moją całą analizę, rozmowy, głębsze przemyślenia dokonałem wyboru selekcjonera. Wiem, że ta decyzja jest dobrą decyzją. Selekcjonerem Polskiego Związku Piłki Nożnej został Czesław Michniewicz. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych trenerów w Polsce. Czesław Michniewicz przekonał mnie jedną rzeczą. Pokazał mi obszerny plan na pierwszy baraż. Wyjaśnił mi wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że podczas spotkania pan trener był przygotowany do takiej rozmowy. Czesław Michniewicz, co mogę powiedzieć, jest bardzo ambitnym, pracowitym trenerem. Wiem, że od dzisiaj będzie bardzo mocno, intensywnie pracował dzień i noc, przygotowując plan na Rosję. Celem naszym jest, jak wiemy, baraże. Razem pragniemy wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Katarze. Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz pogratulować trenerowi i życzyć sukcesu w barażach. Panie trenerze, akcja Rosja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Teraz proszę o zabranie głosu Czesława Michniewicza. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, za powierzenie mi bardzo odpowiedzialnej funkcji, najważniejszej funkcji w polskiej piłce. Cieszę się bardzo, że spełniają się dzisiaj moje marzenia, żeby zostać kiedyś trenerem reprezentacji. To się dzisiaj dzieje. Jestem bardzo wzruszony, ale też bardzo pozytywnie nastawiony do swoich obowiązków, które będą mnie czekało. Odnośnie tego, co się wydarzy w najbliższym czasie, jeśli chodzi o sam przebieg negocjacji i rozmów, to od dłuższego czasu byłem w kontakcie z panem prezesem Kuleszą. Rozmawialiśmy na temat sposobu gry, na temat sposobu prowadzenia reprezentacji, na temat sztabu. Już na pierwszej rozmowie powiedział mi, że rozmawia z wieloma trenerami, podejmie decyzję wtedy, kiedy będzie do tego już w 100% przekonany. Stąd też rozmawiał z innymi trenerami, ja o tym wiedziałem. Ale ja w międzyczasie nie traciłem nadziei na to, że ja mogę być tym selekcjonerem. Pracowałem już koncepcyjnie nad tym, co ja bym chciał, jak chciał, żeby moja reprezentacja grała. Analizowałem też grę już Rosjan pod kątem ewentualnie, gdyby to mi zostało to powierzone. Nie miałem pewności, że ja się zostanę szkoleniowcem, ale tak się stało. Negocjacje z prezesem Kuleszą są zawsze trudne, bo to jest świetny negocjator. Pamiętam jeszcze nasze wspólne czasy w Białymstoku, ale jeśli chodzi o kwestie finansowe, porozumieliśmy się w mgnieniu oka i inne zapisy, które są w kontrakcie zawarte, oczywiście są objęte tajemnicą, ale jestem bardzo zadowolony z tych zapisów i myślę, że prezes naszej federacji również.
Dziękujemy bardzo, panie trenerze. Teraz jest czas dla państwa do zadawania pytań. Jak widzicie, jest nas tutaj bardzo dużo osób, więc taki mały apel, żebyśmy się ograniczali do maksymalnie dwóch pytań, żeby wszyscy wasi koledzy mieli szansę zadać swoje pytania. Wiemy, że tematów jest bardzo dużo do omówienia. Na początku prosimy, abyśmy się skupili na tematach stricte sportowych, ale też oczywiście inne pytania również będzie taka szansa zadać. Proszę, Sebastian Staszewski. Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry, panie trenerze, panie selekcjonerze, teraz już gratuluję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące sztabu szkoleniowego. Czy może pan zdradzić skład sztabu szkoleniowego, czy ten skład już jest, czy nie? A jeżeli nie, to kiedy go poznamy? I drugie pytanie dotyczące jakby samego okresu wybierania pana na selekcjonera. No bo mamy świadomość tego, że generalnie był pan do wybrania już dzień po tym, jak Paulo Sousa rozwiązał kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. I moje pytanie brzmi, czy te 30, ponad 30 dni dla pana to jest czas stracony, czy w jakimś sensie wykorzystany, pan powiedział o tej pracy koncepcyjnej, jak upływ tego czasu wpłynie na ewentualne przygotowania do tych meczów barażowych, no bo to jednak miesiąc, który został, że tak powiem, nie może stracony, ale przeleciał w momencie, kiedy jeszcze nie był pan oficjalnie selekcjonerem reprezentacji. Dziękuję. Dziękuję. To postarałem się szybko na pierwsze pytanie, jakby zapomniał o drugich szczegółach, to pan mi przypomni jeszcze. Jeśli chodzi o sztab, rozmawiałem z panem prezesem Kuleszą na temat ewentualnych moich członków sztabu. Wielu z nich będzie rekrutowało się z reprezentacji U21, w którym pracowałem, którzy większość z nich jest zatrudniona jeszcze w Związku Piłki Nożnej, w naszym Polskim Związku Piłki Nożnej, ale ostateczny kształt poznamy do końca tygodnia sztabu i który będzie zaakceptowany przez pana prezesa i tutaj członków zarządu. Nie, ja uważam, że jeśli 52 dni pozostaje do rozegrania pierwszego spotkania, to dla trenera jest to bardzo dużo czasu i tutaj bluźnierstwem byłoby z mojej strony narzekanie, że tego czasu jest mało. Jak się pracuje w lidze, gra się często co 3 dni i tego czasu rzeczywiście jest mało. Tu jest inaczej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wielu zawodników ja jestem nowym trenerem, z którym nie pracowałem, ale dla wielu też jestem trenerem, z którym już mieli okazję pracować. Także na pewno w pierwszej kolejności postaram się jak najszybciej spotkać z tymi najważniejszymi piłkarzami, którzy tworzą trzon reprezentacji. Oni są bardzo ważni, bo oni grają długo w tej reprezentacji, już mają olbrzymie doświadczenie. Już w tym tygodniu spotykam się z Robertem Lewandowskim, naszym kapitanem, ale też pozostali starsi zawodnicy Glik, Krychowiak i nie chciałbym tu kogoś pominąć, Zieliński. Wkrótce też będą mogli się spodziewać mojej wizyty. Z innymi piłkarzami również chciałbym się spotykać. Jeśli chodzi o ten miesiąc, tak, to tyle. Absolutnie uważam, że ja jako trener cieszę się, że mam te 52 dni. I tak jak mówię wcześniej, jak po kontakcie z prezesem Kuleszą, miałem z tyłu głowy, że może taka szansa się nadarzyć i już poczyniłem pewne kroki, pewne ustalenia. Już wiem na tej reprezentacji Rosji bardzo dużo. Adrian Mielnik, proszę bardzo. Dzień dobry, Adrian Mielnik, TVN24. Będę miał dwa pytania, jedno do pana prezesa, drugie do pana trenera. Panie prezesie, chciałem zapytać, dlaczego tak długo to trwało wszystko, jeżeli chodzi o ten wybór, 36 dni i przede wszystkim o Adama Nawałkę, który no prawie dwukrotnie już był przez pana prezesa zatrudniony. Takie informacje pojawiały się w mediach, też kibice liczyli na to, że trener Adam Nawałka wróci, że poprowadzi naszych Orłów. No a tutaj na koniec niespodzianka, już teraz wiemy oficjalnie, pan trener Czesław Michniewicz, to jest pierwsze pytanie. Okej, to zacznę od tego, że ja nikomu nic nie obiecałem, także jak wcześniej pan selekcjoner Michniewicz wspomniał, że moja rozmowa kończyła się zawsze, że przeanalizuję, zapoznam się i dam informację, czy będziemy dalej rozmawiać i czy będę zainteresowany zatrudnieniem danego trenera na selekcjonera. To tak to wygląda. Nigdzie w żadnych jakby wypowiedziach moich nie znajdziecie, że ja powiedziałem, że trener Nawałka będzie trenerem reprezentacji. Fakt jest taki, że rozmawiałem z Adamem Nawałką, cenię Adama jako selekcjonera, jako byłego piłkarza. Także Adam ma swoje atuty, ale mój wybór padł na Czesława Michniewicza i dzisiaj rozmawiajmy o trenerze, bo to, co już było, się nie liczy. Przed nami, tak jak powiedziałem, jest misja Rosja i to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję bardzo i drugie pytanie do pana trenera. Panie trenerze, gratulacje. Chciałem zapytać, jak
zamierza pan porozmawiać z Robertem Lewandowskim? Jaką ma pan właśnie taktykę na ten mecz z Rosją? Też no, chodzi o tą sytuację z 2018 roku, kiedy no, tutaj Robert kwestionował jednak te ustawienia taktyczne podczas Mistrzostwa Europy U21. Wiadomo, była taka słowna przepychanka, ale wiadomo, no, jednak Robert woli grać ofensywnie, kocha strzelać bramki, o czym wszyscy dobrze wiemy. Także jak tutaj trener zamierza właśnie z Robertem porozmawiać i ustawić naszą drużynę na mecz z Rosją? Dziękuję bardzo. Ja wbrew niektórym opiniom też lubię, kocham grać ofensywnie, nie zawsze się to udaje, ale najbardziej kocham wygrywać i porozmawiam z Robertem, w jaki sposób on chciałby wygrywać z tą reprezentacją, którą doskonale zna, najlepszy piłkarz na świecie, ma, mimo że i powinien mieć coś do powiedzenia na temat sposobu gry. Przede wszystkim zapytam go, w jaki sposób chciałby, żeby reprezentacja grała, żeby jak miał więcej okazji do strzelania bramek. Będę z nim się widział już w tym tygodniu. Przedstawię mu swój punkt widzenia w oparciu o te moje analizy reprezentacji dotychczasowych meczów, ale też w oparciu o to, co już wiem o reprezentacji Rosji. Decyzja będzie należała do mnie, ale będę słuchał głosu takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, tych starszych zawodników, którzy w reprezentacji już wiele przeżyli, wiele widzieli, bo na tym polega mądrość trenera, żeby uczyć się od wszystkich, od kogo można. Zanim przejdziemy do kolejnych pytań, mam apel do fotoreporterów, żebyśmy już tutaj nie przechodzili, mamy transmisję na żywo. Także jeżeli można, to też na chwilę już przestańmy strzelać tymi karabinami, w cudzysłowie oczywiście. Andrzej Janisz, proszę bardzo. Andrzej Janisz, Polskie Radio, dzień dobry. Dwa pytania do pana prezesa, jeśli można. I chciałbym sobie zarezerwować możliwość jednego pytania do pana trenera. Nie od razu, jeżeli to nie jest istotne. Do pana prezesa pytanie pierwsze jest takie. Czy Czesław Michniewicz był jedynym trenerem, który zgodził się na takie warunki kontraktu, jakie zostały zaakceptowane? Czy od razu drugie, czy pan odpowie? Kontrakt został podpisany do końca roku z możliwością przedłużenia. Tyle mogę powiedzieć, także wielokrotnie sprawdzaliśmy ten kontrakt po stronie trenera. Też prawnicy pracowali po mojej stronie, także dwie strony są zadowolone z tego kontraktu. Tyle mogę powiedzieć, pozostałe rzeczy nie będę mówił, ponieważ jest jakaś tajemnica handlowa. Dziękuję. I drugie pytanie jest takie, ja rozumiem, że pan wybiera trenera, natomiast zatwierdza go zarząd. Tak, tak się dzisiaj stało. Dzisiaj widzimy tutaj wszystkich praktycznie bez trzech osób, ale to sprawy chorobowe nie pozwoliły przyjechać tym panom. Zarząd jednogłośnie podjął taką decyzję. Mieliśmy zarząd godzinę przed dzisiejszym spotkaniem, przed dzisiejszą konferencją. Także. Czyli potwierdza pan, że jest wybrany jednogłośnie przez zarząd? Tak, jednogłośnie został wybrany Czesław Michniewicz, został selekcjonerem. Dobrze, czy pytanie do selekcjonera mogę od razu, czy poczekać? Proszę bardzo. To nie jest w zasadzie pytanie, ale jako człowiek, który przez 40 lat obserwuje piłkę nożną, ja chciałbym, panie trenerze, żeby pan powiedział o czasach, o których wszyscy mówią. Nie udawajmy, że tych czasów nie było, a mianowicie mówię o aferze korupcyjnej. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie zostały przedstawione żadne zarzuty w stosunku do pana. Myślę, że większość ludzi zna te rozmowy, które pan prowadził we Wrocławiu. Natomiast zostaje pan szefem najważniejszej reprezentacji w tym kraju, w najważniejszym sporcie tego kraju. I w związku z tym ja chciałbym usłyszeć od pana tak coś w rodzaju oświadczenia, odcięcia się absolutnie od tego, żeby nikt z nas nie miał żadnych wątpliwości, dlatego że wiemy, co mówi się w środowisku piłkarskim, wiemy, jaka jest opinia wyrażana na forach internetowych. Okej, okay, już tak? Nie widzę pana rektora, tak szukam. Tam na samym końcu, pod kamerami. A, właśnie chcę patrzeć. Dzień dobry, panie Andrzeju. Tak, oczywiście. Powiem tak, interesuje mnie przede wszystkim akcja Rosja, ale też interesuje mnie to, co się dzieje wokół mojej osoby. Jestem człowiekiem, też czytam, słucham, słucha moja rodzina, słuchają moi znajomi. Ja chcę z całą stanowczością podkreślić to, co powiedział prezes Boniek, zatrudniając mnie w 2017 roku w lipcu przy okazji podobnej konferencji. Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem wbrew temu, co niektórzy opowiadają, świadkiem koronnym i mam wszystkie prawa, tak jak każdy z nas tutaj siedzących, do tego, żeby pracować i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadzić reprezentację Polski i to dzisiaj czynię.
Szymon, proszę, bo chcesz ten sam temat, widzę, kontynuować. I na tym, jeżeli możemy, to dzień dobry. Skończymy pytania. Szymon, ja tak mam dwa pytania. Pierwsze do pana prezesa. Pan nowy selekcjoner przez 2 lata, 4 miesiące miał regularne kontakty z szefem mafii piłkarskiej. Wiemy o co najmniej udziale w 2 meczach ustawionych pana nowego selekcjonera. I chciałem zapytać, tylko tak, żeby pan nie opowiadał o prokuraturze i o tym, że Boniek też zatrudniał Michniewicza. Tak po ludzku, moralnie, etycznie, jak się pan czuje z tym, że zatrudnił pan człowieka, który na najważniejszym stanowisku w polskiej piłce, że zatrudnił pan człowieka, który przez 2 lata, 4 miesiące miał regularne kontakty z szefem mafii piłkarskiej? Tak, to już odpowiadam. To nie zostało potwierdzone. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja też. No ale ja nie przerywam panu, jak pan mówił. No to wyrokiem sądowym. Gdzie ten jest wyrok? Jeżeli by był wyrok, przepraszam, ja mówię, jakby był wyrok, to pan Czesław Michniewicz tutaj by z nami nie siedział. Takiego wyroku nie było. Ja bynajmniej o takim wyroku nic nie wiem. I mówienie teraz, że człowiek mafii czy ten, to też takie są słowa obraźliwe. My dzisiaj, tak jak trener wcześniej powiedział, mamy akcję Rosja. My skupmy się na meczu barażowym, a nie na kopaniu się po kostkach, bo naszym celem nadrzędnym jest to, żeby awansować na Mistrzostwa Świata. A my dzisiaj między sobą będziemy urządzać wojenki, kłótnie, kopać się po kostkach. Tego trenera cały czas będziemy gdzieś tam grillować w mediach. To jest nam w ogóle nie jest do niczego potrzebne. Także apeluję do was wszystkich, panowie, gdyby był taki problem, to dzisiaj pan Czesław Michniewicz z nami by nie siedział. Mnie interesuje aspekt sportowy, a nie aspekt prokuratorski. Pan Czesław nie był nawet osobą oskarżoną. Także ja myślę, że tyle lat Czesław Michniewicz pracuje w zawodzie jako trener. Pracował jako trener reprezentacji U21. Konferencja z Bońkiem, poprzednim prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes Boniek wyraźnie odczytał to, co rozmawiał z panem prokuratorem i powiedział, że pan Czesław jest osobą niewinną. I to mi wystarczy. Ja nie jestem w strukturach jakichś, które prowadzą dochodzenie. Ja mam działalność sportową, tak jak my tutaj wszyscy. Dziękuję bardzo. Pytałem o ocenę moralną i etyczną. Nie odpowiedział pan, ale rozumiem. A ja mam teraz do selekcjonera pytanie. 22 maja 2004 roku odbył się mecz sprzedany, w którym pan prowadził Lecha. To był mecz ze Świtem. Pan przez kilka dni poprzedzających ten mecz odbył dokładnie 8 rozmów, co najmniej 8 rozmów, które trwały 26,5 minuty z fryzjerem, czyli szefem mafii piłkarskiej. Chciałem zapytać, dwie z tych rozmów pan sam inicjował. Z akt sądowych wynika, że pan wiedział, że ten mecz jest sprzedany. Chciałem zapytać, jak to jest prowadzić drużynę w sprzedanym meczu, jak to jest uczestniczyć w takim procederze korupcyjnym i czy nie wiem, czy te doświadczenia w jakiś sposób może się przydadzą panu w kadrze. Dziękuję. Proszę pana, pana wypowiedź nadaje się do prokuratury i to troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli. To nie ja powinien być tu oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w 2 sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą. Nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Pan sugeruje, że wiedziałem o meczu sprzedanym ze Świtem Nowy Dwór, gdzie prokuratura postawiła zarzuty moim byłym piłkarzom, gdzie nie miałem żadnego zarzutu i nigdzie nie jest powiedziane, napisane, że ja wiedziałem o czymkolwiek, że coś się złego działo. Prokurator powiedział, było napisane w ten sposób, że nie wystawiłem 2 zawodników, wystawiłem słabszy skład. Maciek Szerfen po pierwszym meczu z Legią, przepraszam, że opowiem, ale chcę ten temat zamknąć raz na zawsze. Zarzut, że wystawiłem słabszy skład na ten mecz, który prowadzi świętej pamięci Janusz Wójcik. Mecz odbył się dwoma meczami finałowymi z Legią Warszawa. Pierwszy mecz wygraliśmy z Legią Warszawa 2-0 w 2004 roku na początku maja. I po tym meczu kartki się wtedy jeszcze sumowały. Bartek Bosacki nie mógł zagrać w następnym meczu, bo dostał kartkę. Piotr Świerczewski. Maciek Szerfę miał złamaną rękę, nie mógł zagrać. I Grzelak miał kontuzję, bo miał rozcięte kolano. 3 zawodników nie mogło zagrać. Madej w około 44 minuty zszedł, musieliśmy go zmienić. I ci zawodnicy nie mogli zagrać. Zarzut, że wystawiłem rezerwowy skład. Do tego nie zagrał Michał Goliński, który miał 3 żółte kartki i następna eliminowała go w kolejnym meczu z Legią rewanżowym na Łazienkowskiej. To jest ten bzdurny zarzut, wokół którego wszyscy budują narrację. Ja chcę skończyć. Sytuacja miała 18 lat temu miejsce. Nie wiem, o czym rozmawiałem. Z Ryszardem Furbrychem pracowałem w Amice Wronki przez 7 lat.
i znałem wielu dziennikarzy, którzy go równie znali tak jak ja. To był mój bezpośrednio przełożony, był jednym z wiceprezesów, między innymi współpracował z dzisiejszym właścicielem Lecha Poznań, Jackiem Rutkowskim i z wieloma innymi osobami, które uczestniczą dalej w polskiej piłce. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli pan będzie sugerował w ten jeszcze raz sposób, że uczestniczyłem w dwóch meczach, wiedziałem o sprzedaniu meczu, to naraża się, pan wyraźnie to zasugerował i się cieszę bardzo, że wszyscy to słyszeli. Pan stwierdza nieprawdę i pan powiela tą nieprawdę i chciałbym na tym skończyć. Panie trenerze, to ja może zabiorę głos. Panowie, ja chciałbym skrócić. Halo. Ja chciałbym zamknąć dyskusję. Dzisiaj dyskusja nie jest poświęcona, co było 18 lat temu. Dzisiaj wybieramy selekcjonera. To jest najważniejsza dzisiaj osoba. Mamy akcję Rosja i skupmy się na tym. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał z panem selekcjonerem porozmawiać, pan selekcjoner się umówi w tygodniu, wyznaczycie jakiś termin i porozmawiacie na te tematy, bo to dzisiaj ta konferencja nie jest temu poświęcona. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zarówno pan prezes, jak i pan trener wypowiedzieli się w tej kwestii. Wiadomo było, że od tego tematu dzisiaj nie uciekniemy, ale przedstawione zostało stanowisko obu panów, także przejdźmy do strony sportowej. To jest celem dzisiejszej konferencji i tematem. Także zapraszam do kolejnych pytań. Proszę, Łukasz. Łukasz Szyna, Vlog Channel Poczach. Ja chciałem się odwołać do słów trenera Antoniego Piechniczka, który powiedział tak: jeżeli ktoś zostaje selekcjonerem, to należy zrobić wszystko, żeby mu pomóc, należy zrobić wszystko, żeby jemu się udało, bo od tego zależy los polskiej piłki. I to po pierwsze. Po drugie, chciałem przypomnieć, jeżeli mówimy o sporcie, że trener Czesław Michniewicz to jest trener, który pokonał Portugalię w barażach, jeżeli chodzi o reprezentację młodzieżową, to jest trener, który pokonał Włochy na ich terenie, to jest trener, który wreszcie potrafił ograć Leicester czy Spartaka Moskwa w Moskwie. To nie jest trener przypadkowy, tylko to jest trener, który potrafi uszczelnić defensywę i szybko sobie poradzić z trudnym zadaniem. To po pierwsze. Po drugie, chciałem zapytać pana prezesa i pogratulować wyboru, dlatego że uważam, że wiele się mówiło w kuluarach tak zwanych piłkarskich o tym, że pan nie wybierze Czesława Michniewicza, bo się nie dogadywaliście w Białymstoku, a myślę, że pan wyszedł ponad to. To po pierwsze. Po drugie, do prezesa, do trenera Michniewicza mam dwa pytania. Panie trenerze, tenże Antoni Piechniczek powiedział też, że my teraz potrzebujemy komandosa tak naprawdę do bardzo trudnego zadania i zespołu komandosów. Czy trener się czuje właśnie takim komandosem, bo naprawdę zadanie nie jest łatwe. Wiadomo, że nikt nie ma czasu, jeżeli chodzi o reprezentację, ale tutaj trzeba będzie wymyśleć coś specjalnego. A drugie pytanie do pana trenera o Krystiana Bielika. Krystian wrócił niedawno po kontuzji. Wiemy, że coś tam się wydarzyło jeszcze z ręką, ale strzelił piękną bramkę. Czy trener na niego liczy i liczy też na innych chłopaków z młodzieżówki, która była zespołem, moim zdaniem, jednym z lepszych, jeżeli chodzi o polskie barwy, które widziałem w ostatnich latach? Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Cieszę się bardzo, że przypomniał pan selekcjonera Antoniego Piechniczka, który w młodym wieku został selekcjonerem. Też okoliczności były, nie powiedziałbym takie same, ale podobne, bo po aferze na Okęciu słynnej zrezygnował trener Kulesza i wszedł w jego miejsce młody trener Antoni Piechniczek i zaprowadził nas do brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Wprowadził nas na Mistrzostwa Świata w 1986 roku i cieszę się bardzo, że w dalszym ciągu zdrowie dopisuje i bardzo dobrze życzy polskiej piłce. Czy trener, który obejmuje reprezentację, jest komandosem? Ja myślę, że nie. Trener, który obejmuje reprezentację Polski, jest przede wszystkim szczęśliwy, że ktoś docenił jego pracę, ktoś widzi w nim szansę na to, że ten cel sportowy może być zrealizowany, bo taki cel mamy wszyscy. Pomimo tego, że okoliczności są takie, jakie są, to cel się nie zmienił. Reprezentacja Polski zawsze będzie chciała grać na dużych imprezach, zawsze będzie chciała zdobywać medale. I taka jest moja rola i tej roli się podjąłem. Nie jestem cudotwórcą, też nie jestem komandosem, niczego nie obiecuję, ale ci, którzy mnie znają, którzy mi zaufali, łącznie z całym zarządem, za to serdecznie dziękuję, za jednogłośne poparcie. Liczą na to, że moje kwalifikacje, które znają, pokażę w pracy z reprezentacją i chcę tak zrobić od dzisiejszego dnia już. Jeśli chodzi o tą poprzednią reprezentację U21, to cieszę się bardzo, że wielu tych chłopców już pukało do reprezentacji wcześniej. Teraz stają się podstawowymi zawodnikami tej reprezentacji. Cieszy mnie Krystian Bielik. Nie wiem, co się zdarzyło w tej ostatniej akcji, bo po tej przewrotce upadł i dzisiaj praktycznie jestem wyłączony z życia. Dzisiaj do niego wieczorem zadzwonię, zapytam, jak jego sytuacja wygląda. To jest też zawodnik przyszłościowy. To może być w przyszłości fila reprezentacji, olbrzymi potencjał. Wszyscy ten potencjał znamy, ale też olbrzymi perw w ostatnich latach, bo kiedy był zdrowy, był jednym z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale niestety Pergo nie opuszcza, liczę na to, że to się skończy. Dziękuję.
Barbara Schutenberg, Polsat Sport. Jedno pytanie do pana prezesa, jedno pytanie do pana trenera. Zacznę od pana prezesa. Kandydatów było sporo, przynajmniej tych nazwisk sporo się przewijało w mediach, od trenerów włoskich przez Andrija Szewczenkę, przez trenera Adama Nawałkę, przez trenera Czesława Michniewicza. Co zadecydowało o tym, że to Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski? Czym pana do siebie przekonał? I pytanie do pana Czesława. To są trudne okoliczności na to, żeby spełniać swoje marzenia. Czy nie obawia się pan, że za 2 miesiące może się okazać, że to już jest koniec i te marzenia nigdy więcej nie zostaną spełnione w przyjemniejszych, łatwiejszych okolicznościach? Tak jak w piłce wiemy, że nikt nie zagwarantuje wygranego meczu. Zawsze można wygrać, zremisować lub przegrać. Co trener przekonał? Wcześniej powiedziałem, trener ma plan na pierwszy mecz barażowy z Rosją. Dużo czasu poświęciliśmy, rozmawialiśmy. Jestem przekonany, że ten plan wypali i pojedziemy wszyscy do Kataru. Dziękuję bardzo. Czy nie obawiam się, że to może być krótka przygoda? Nie, nie obawiam się. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Wiem, jak funkcjonuje piłka, czy to w piłce klubowej, czy w reprezentacyjnej. Zawsze na końcu liczy się wynik. Nie ładna gra, tylko skuteczność i będziemy na tym się skupiać. Ale mam w pamięci najlepszego trenera, odkąd rozpoczynałem w mojej ocenie pracę w Ekstraklasie. To był 2003 rok, Henryk Kasperczak. Był w świetnym momencie swojej kariery, Wisła grała fantastycznie i nigdy nie został selekcjonerem. Uważam, że to źle dla polskiej piłki, że tak się stało, że Henryk Kasperczak nigdy tej szansy nie dostał, bo po prostu okoliczności nie sprzyjały. Mi dzisiaj okoliczności sprzyjają, być może gdybym pracował dalej w Legii, to nie pracowałbym dzisiaj w reprezentacji, ale nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Moje nieszczęście polegało na tym, że zostałem zwolniony z Legii, ale zarazem mam szczęście, że jestem dzisiaj w reprezentacji. Na pewno to też miało znaczenie dla prezesa, że wiedział, że do mnie może się zwrócić, bo są trenerzy bardzo dobrzy w Polsce, którzy mają kontrakty i to zawsze jest troszeczkę trudniejsze. Ale nie wiem, co do końca, oprócz tego, co prezes mówił, merytoryka czy coś jeszcze innego o tym decydowało. Radek Przybysz. Dzień dobry, Radek Przybysz, Meczyki.pl. Pytanie do pana trenera. Gratuluję oczywiście serdecznie tej nominacji. Obaj panowie mówicie, że ma pan plan na Rosję, zatem chciałbym, żeby pan opowiedział, jaki ten plan sportowy jest. Jakim chciałby pan grać ustawieniem taktycznym? Wszyscy dziennikarze słuchają, tak? Na podsłuchu. Nie, powiem ogólnie. Może jakieś personalia, na jakich filarach chce pan budować swoją drużynę i czy skupia się pan tylko na tym meczu? Bo wiemy, że od roku na przykład ta drużyna grała zawsze w tym samym ustawieniu taktycznym u Paulo Sousy, który był konserwatywny pod tym względem. Czy pan również tak to planuje, czy jednak na przykład planuje pan zmieniać pod konkretnego rywala? I czy szykuje się pan również od razu z góry na dwóch pozostałych ewentualnych rywali, czyli Czechy albo Szwecję? Nie, szykujemy się, tylko jest akcja Rosja, misja Moskwa i cały czas będziemy o tym powtarzać do znudzenia, że tylko to nas interesuje, odcinamy się od wszystkich innych rzeczy. Nie interesujemy dzisiaj dwumecz Szwecja-Dania, my tylko chcemy myśleć o Rosji. Będziemy elastyczni, jeśli chodzi o ustawienie. Musimy wziąć pod uwagę okoliczności. Dzisiaj nasi sportowcy, którzy przygotowali się 4 lata do Igrzysk Olimpijskich, jadą na Igrzyska i nagle się okazuje, że ktoś ma COVID i siedzi zamknięty w izolacji i nie może wystąpić. My musimy wziąć pod uwagę szeroki wachlarz możliwości, czyli tak, szeroką kadrę do obserwacji. Bardzo uważnie będziemy obserwować zawodników za granicą, ale też uważnie będziemy obserwować zawodników w polskiej lidze. Na wypadek tego, gdyby coś się wydarzyło, to w każdej chwili łatwiej poza terminem UEFA-owskim przywołać zawodnika z ekstraklasy, bo kluby zawsze są przychylne reprezentacji niż kluby zagraniczne. To jest bardzo ważny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. Kadra do obserwacji będzie bardzo szeroka, ale chciałbym, żeby trzon, to są moje marzenia, żeby trzon tej reprezentacji został, żeby funkcjonowali, że mamy doświadczonych piłkarzy, którzy nadają jak gdyby charakter tej reprezentacji, żeby oni dalej uczestniczyli, ale też w pierwszym składzie myślę, ale też nie odcinam się od tego, że ktoś może nagle wskoczyć do reprezentacji i grać w pierwszym składzie. Są tacy zawodnicy, którzy troszeczkę mniej tych szans dostawali w ostatnim czasie w reprezentacji, choćby Sebastian Szymański, który jest bardzo szanowany w lidze rosyjskiej, zna tą ligę. Mecz prawdopodobnie może się odbyć na stadionie właśnie jego klubu. Także jak najbardziej Szymański, który mnie grał, myślę tu o nazwisku Żurkowski, który gra w Empoli, zbiera świetne recenzje, który też jeszcze nie dostąpił zaszczytu i kilku innych zawodników, ale też będziemy się przyglądać naszym zawodnikom w polskiej lidze. Jak chcielibyśmy grać? Chcielibyśmy grać, żebyśmy mogli modyfikować ustawienie w zależności od wyniku. Tak robiliśmy to w Legii, że w najważniejszych meczach, chociażby ze Slawią Praga, okoliczności, czerwona kartka czy inne rzeczy, my potrafimy się dostosować. Dlatego
największą pracę ja i mój sztab musimy wykonać teraz. Mamy 52 dni do meczu, to jest bardzo dużo czasu. Poświęcimy to na analizę, na spotkania z zawodnikami. Każdy zawodnik przyjeżdżający na zgrupowanie będzie już wiedział, jak gra Rosja. Każdy zawodnik, który będzie przyjeżdżał na zgrupowanie, który występuje na określonej pozycji, będzie wiedział, jakich zachowań ja oczekuję. Powiem więcej, będę oczekiwał, żeby ci zawodnicy po treningu czy w trakcie treningu wplatali te elementy, które ja bym oczekiwał przy okazji meczów reprezentacji w swój trening. To jest do zrobienia, bo też tak robiliśmy w klubach. Jeśli chodzi o system gry, zakładam, że będziemy grali i trójką obrońców, i trójką stoperów, i dwójką stoperów, ale też istotne jest, możemy grać też trójką napastników i łatwo przechodzi z ustawienia do ustawienia na dwójkę, bo na jednego napastnika 3-4-3 może być fundamentem do gry naszej drużyny. Ale o tym będę rozmawiał też z zawodnikami, między innymi z Robertem Lewandowskim. Przemek Langier, proszę. Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry panie trenerze. Przemek Langier, gol.pl. Mam do, przepraszam bardzo, do pana prezesa i do pana trenera po jednym pytaniu. Do pana prezesa może najpierw. Wiele było doniesień medialnych w sprawie rozmów pana z kolejnymi, kandydatami na selekcjonera. Pan się od tych doniesień parę razy odciął, że nie ogląda, nie słucha, co się mówi. Natomiast ja spytam wprost, kto był pana planem A? Jeżeli chodzi o selekcjonera, bo spodziewam się, że gdyby plan A wypalił, nie czekalibyśmy w tak newralgicznym okresie ponad miesiąc na wybór selekcjonera. I od razu do pana trenera pytanie, troszkę powiązane z tym poprzednim. Wiem, że jak Paulo Sousa przyszedł do reprezentacji Polski, zmienił całkowicie styl gry tej reprezentacji w porównaniu do poprzednika. Mam pytanie, czy te ostatnie 12 miesięcy, które Paulo Sousa prowadził reprezentację, nadaje się w tym momencie z pana perspektywy w większości do kosza, czy pan będzie z tego dziedzictwa czerpał? To ja może pierwszy powiem. Mój mecz już się zakończył, także ja wybrałem selekcjonera. Ja już teraz nie będę mówił, jakie ja miałem plany, czy A, B, C, czy D. Po prostu mamy dzisiaj selekcjonera i to jest jego dzień. Powtarzam jeszcze raz, nie chcę wracać do przeszłości, ja teraz żyję przyszłością. Dziękuję bardzo. Odpowiem na to pytanie w ten sposób, że byłem świadkiem, naocznym świadkiem tu na stadionie meczu rozgrywanego przez naszą reprezentację pod wodzą Paulo Sousy, meczu z Anglią, i życzyłbym sobie, żeby reprezentacja grała w każdym spotkaniu na takim poziomie, bo był to bardzo dobry mecz w wykonaniu naszej reprezentacji. Co do założeń taktycznych, każdy trener ma inne założenia taktyczne. Zawodnik, nawet grając w ustawieniu 3-4-3, ma inne założenia u jednego trenera, u innego też inne, dlatego ja będę starał się wydobyć z zawodników to, co funkcjonowało za trenera Sousy, i przypomnieć im te zachowania, te dobre, które ja bym chciał, a te, których bym nie chciał, to po prostu nie będę pokazywał. Będę skupiał się na tym, co my chcemy zrobić. Ja chciałbym, żeby pokazać reprezentacji, jak my chcemy grać, jak my chcemy budować akcje, jak my chcemy się bronić. Oczywiście to wszystko trzeba ułożyć na tle przeciwnika, ale zawodnicy będą dokładnie wiedzieli, co w danym momencie, kto komu może pomóc, kto kogo musi zasekurować, bo tak funkcjonują najlepsze zespoły na świecie. Czy to będzie 3, 5 czy 6 obrońców, czy piątka w linii, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Liczy się elastyczność, ale przecież liczy się inteligencja. Reprezentacji Polski to bardzo inteligentni piłkarze. Grają, jeszcze raz powtarzam, w świetnych klubach, mają świetnych trenerów, zdecydowanie lepszych ode mnie, na pewno powiem. I ja będę bazował na tym, co oni już potrafią, ale będę też starał się troszeczkę im pomóc. Łukasz Wiśniowski, to ty? Tak jest, dzień dobry. Proszę. Łukasz Wiśniowski, Foodtruck Canatus. Sport z samego tyłu. A, okej. Okay. Dzień dobry. Jakby pan szukał rzecznika prasowego, to widziałem, że Łukasz Ciona jest gotowy. Nie wiem tylko, co na to Jakub Kwiatkowski. A jeszcze musi trochę poczekać. Tak, to już do końca tygodnia na pewno. Natomiast mam pytanie, panie trenerze, o organizację życia reprezentacji. To znaczy, czy będzie pan chciał bardzo wpływać na to, co się działo w tym, powiedziałbym, sztabie organizacyjnym, sztabie medycznym, w organizacji takiego codziennego życia reprezentacji? Czy pan uważa, że musi nastąpić odcięcie od tego, co było, i trzeba to na nowo zorganizować? Czy wręcz przeciwnie, uważa pan, że jest tak mało czasu, że trzeba zachować te wszystkie takie, powiedziałbym, rytuały i punkty stałe, które do tej pory były? Dziękuję bardzo. Przepraszam, Łukasz, jesteśmy na te, dokładnie o jakie rytuały chodzi, bo szczerze mówiąc, no, dla mnie rytuały na zgrupowaniu są takie same. Przyjeżdża zawodnik najczęściej w poniedziałek, jest poniedziałek trening, później we wtorek jest jedna jednostka treningowa, w środę rozów, w czwartek jest gra. Tu nic za wiele nie można zrobić. Jedyne, co chcemy zrobić, to zmienić rytuał taki, że jeśli już będą dokładne podane terminy wszystkich lig w Europie, kto gra w ostatniej kolejce przez zgrupowanie reprezentacji, to chciałbym przyspieszyć to zgrupowanie, żeby to zgrupowanie zaczęło się już w niedzielę. Myślę o tym, żeby zgrupowanie
rozpocząć niedzielę, żeby mieć więcej czasu na poznanie się, na przedstawienie swoich sposobów, przemyśleń na to, jak chcemy grać. W poniedziałek do południa wtedy można zrobić odprawy, po południu trening dla tych, którzy nie grali w niedzielę. Planujemy też wspólnie, rozmawialiśmy już tutaj z Kubą Kwiatkowskim, z naszym szefem reprezentacji, że być może zastosujemy taki wariant, który też proponował trener Sousa, że ten ostatni przedmeczowy trening zrobimy w Polsce i polecimy bezpośrednio do Moskwy i tam tylko zrobimy oglądanie wieczorkiem stadionu przy okazji spaceru. Nie będziemy robić rozruchu po to, żeby wykorzystać jeszcze maksymalnie czas, bo jak wiecie Państwo, ten ostatni trening może trwać tylko godzinę i UEFA tego przestrzega, wszystkie federacje tego przestrzegają. Także nic wielkiego nie zrobimy, tym bardziej na boisku przeciwnika. Także my moglibyśmy zdobyć jeszcze jeden trening, cały trening i zrobić to już na swoim stadionie. Tak, ale jeśli chodzi o ten sztab organizacyjny i medyczny. Jeśli chodzi o sztab organizacyjny, to tutaj chciałbym, żeby zostali ci ludzie, którzy są, którzy tworzą ten sztab od wielu, wielu lat i robią to świetnie, na bardzo wysokim poziomie. Ja mam to szczęście, że pracowałem już w związku i znam tych ludzi. Ja nie muszę się z nimi poznawać. Znam, jak funkcjonuje decyzyjność, wiem, jak wygląda zarządzanie. Także tutaj niczego nie zamierzam zmieniać. Kwestia sztabu medycznego, fizjo czy innych rzeczy, które dotyczą reprezentacji. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, myślę, że jutro i decyzje do końca tygodnia na pewno zapadną. Dzień dobry, Jan Mazurek, Weszło.com. Dwa pytania. Pierwsze pytanie do trenera. Trenerze, w jaki sposób diagnozuje pan potencjał reprezentacji Polski? My jesteśmy w stanie narzucać warunki swojej gry rywalom, prowadzić z nimi grę, czy raczej ta piłka będzie czysto reaktywna? Pan już o tym wspominał, ale interesuje mnie ta pana diagnoza. I drugie pytanie i do pana prezesa, i do pana trenera. Czy jesteście w stanie zadeklarować, że brak awansu na katarskie Mistrzostwa Świata będzie uznany przez was za porażkę? Taką jednoznaczną porażkę. Znaczy, tak ja mam odpowiedzieć, pan prezes pierwszy. Proszę bardzo. Tak, jeśli chodzi o każda porażka, czyli brak awansu, będzie porażką i tego ja nie zamierzam jako trener w żaden sposób cukrować czy pudrować. Tak to będzie. Jeśli nie awansujemy na mistrzostwa, to będzie porażka. Porażka nie tylko moja, ale porażka całej polskiej piłki, kibiców, nas wszystkich, którzy tworzą tą reprezentację i od tego nie uciekniemy. Ale musimy zrobić wszystko, żeby do tej porażki nie dopuścić. Ja wykreślam ze swojej głowy porażkę. Jestem pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony. Wiem, że to tylko sport, to i piłka i aż piłka. Ale zrobimy wszystko, żeby pokazać potencjał. Pyta pan o tą piłkę reaktywną. Piłce tak jak w tenisie. Musisz umieć atakować, musisz umieć bronić. Raz ty masz piłkę, raz ma przeciwnik i wszystko zależy od twojej reakcji. Jak ty się zachowasz? Chcę, żeby nasza reakcja, gdy mamy piłkę, była spójna, przemyślana. Będziemy bazować na najlepszym piłkarzu na świecie. Musimy mu stworzyć do tego warunki. Będziemy mieli się Zielińskiego i innych świetnych piłkarzy, ale też piłkę, w którymś momencie stracimy i gdzie trzeba tą piłkę odebrać. Będzie Glik i jego koledzy, którzy muszą tą piłkę odebrać. I ja będę starał się już przez zgrupowanie, żeby każdy zawodnik wiedział, w jaki sposób będziemy w określonych fazach gry grali. Mateusz Skwirowski. Dzień dobry, Mateusz Skwirowski, Wirtualna Polska. Będę miał po jednym pytaniu i do prezesa, i do selekcjonera. Zacznę od pana prezesa. Panie prezesie, bo to nie padło konkretnie. Co zaważyło, że selekcjonerem kadry nie został pan Adam Nawałka? Czy chodziło o długość kontraktu, czy o jakieś inne aspekty? Jeszcze tu pytam, czy pan trenera Michniewicza traktuje jako opcję długofalową, czy jako zadaniowca, który ma awansować przede wszystkim na mundial? Ja już nie chciałbym wracać do rozmów z Adamem Nawałką. Te rozmowy były bardzo fajne, wszystko przebiegało w odpowiednim standardzie, takim, jakim powinniśmy rozmawiać. Chciałbym tylko podkreślić, że Czesław Michniewicz, jak wiemy, grał ze Spartakiem. Co za grał ze Spartakiem i doskonale ja sobie zdaję sprawę, że analizował Ligę Rosyjską, również obserwował tych wszystkich piłkarzy, potem grając ze Sparto Praga, jak wiemy w Sparcie Praga, nie wiem, 6-7 reprezentantów gra w jednym klubie, a my musimy się przygotować na 3 mecze, bo nie wiemy, trener musi przeprowadzić analizę 3 przeciwników, bo my nie wiemy, czy przy pokonaniu Rosjan z kim będziemy grać, czy będziemy grać z Czechami, czy będziemy grać z Szwecją. Także tutaj już trener, jak widzimy, ma duży bagaż doświadczenia i duży bagaż jakby wiedzy o tych piłkarzach. Także tutaj to też jest taki plus, który stawiam w kierunku selekcjonera. Chodziło bardziej o plan, o bycie niż o długość umowy. Długość umowy, ja wspomniałem, długość umowy jest do końca roku z opcją przedłużenia o następny rok po stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niezależnie od wyniku meczu porażowego, tak?
A takich rzeczy to ja nie będę zdradzał, ponieważ to jest tajemnica kontraktu. Jeszcze jedno pytanie do pana selekcjonera. Czujemy my, dziennikarze, kibice i pewnie wszyscy lekkie jeszcze zażenowanie po tym, co zrobił Paulo Sousa. A tak zapytam pana, bo pan odchodził z reprezentacji młodzieżowej do Legii Warszawa, czyli jakby można porównać te dwie sytuacje. To jest fakt. I moje pytanie jest takie, czy jeżeli na przykład jako selekcjoner otrzymałby pan dobrą propozycję z zagranicznego klubu, załóżmy, nie wiem, z rynku rosyjskiego, ze Spartaka Moskwa, to co pan by zrobił w takim momencie? Czy porzuciłby pan kadrę, czy nie? Dobre pytanie, ale chcę jasno jednoznacznie odpowiedzieć. Nie mam planów i nigdy nie będę miał, żeby rezygnować z reprezentacji Polski. Może reprezentacja ze mnie zrezygnować, skoro tu już jestem, ale na pewno ja z reprezentacji nigdy nie zrezygnuję. Pod żadnym pozorem, pod żadną ofertą z innego klubu. Obiecuje pan, że takiego manewru jak Paulo Sousa pan nie zrobi? Nie. Będę pracował do ostatniego dnia, aż prezes Kulesza uzna, że albo kontrakt się skończył, albo mój czas minął. Dziękuję. Iza Koprawiak, proszę. Iza Koprawiak, Przegląd Sportowy. Ja w sumie chciałam też dopytać... jestem. Światła są i dlatego... Dzień dobry. Teraz trochę mnie Mateusz też zainspirował, bo powiedział pan, że nigdy nie zostawiłby reprezentacji. A czym się różniło w takim razie pozostawienie reprezentacji młodzieżowej od pozostawienia pierwszej kadry? Pani naprawdę nie widzi różnicy? Widzę różnicę, aczkolwiek to i to jest reprezentacja. No ja widzę wiele różnic i nie chciałbym tutaj wypowiadać się o moim poprzedniku, który odszedł do innego klubu. Ja też odszedłem, ale okoliczności ja nie widzę nawet 1% wspólnego, poza tym, że odszedłem w podobieństwa w tym, co zrobił trener Sousa i co zrobiłem ja. Zupełnie inaczej to wszystko przebiegało. Ja nikogo swoją decyzją nie zaskoczyłem. Moja decyzja była zaakceptowana przez prezesa Bońka. Prezes Bońek miał prawo jej nie zaakceptować, bo z nim zacząłem pierwsze rozmowy i dopiero po rozmowie z prezesem Bońkiem, kiedy prezes Bońek wyraził zgodę, powiedziałem, że prezes Mioduski może się skontaktować z prezesem Bońkiem. Gdy prezes Bońek powiedział, że prowadź do końca, taka była umowa na początku, że prowadzisz do końca eliminacji i pracujesz w Legii. Ja mówię, że okej. Ale po pierwszym zgrupowaniu, gdzie prezes Bońek uznał, że lepiej będzie, jeśli to Maciek Stolarczyk już poprowadzi te dwa ostatnie mecze, ja już na następne zgrupowanie nie pojechałem. Umowa była taka, że prowadzę eliminację do końca i taka była umowa między mną, prezesem Mioduskim i prezesem Bońkiem. To teraz zadam to pytanie, które pierwotnie chciałam zadać. Powiedział pan o obfitym planie, który ma już na mecz z Rosją. Czy ten plan zakłada nowe twarze? I tak wpadł mi tutaj do głowy Mateusz Wieteska. Mówił pan jesienią, że to jest piłkarz, który powinien trafić do reprezentacji. Czy ten zawodnik może spodziewać się powołania na najbliższe zgrupowanie? Nie chcę mówić o personelach, nie chcę nikomu odbierać szans, ale Mateusz, podobnie jak wielu innych piłkarzy, którzy na co dzień grają w polskiej ekstraklasie, też będzie obserwowany on i jego koledzy z Legii i z innych zespołów. Nie ograniczamy się tylko do piłkarzy zagranicznych. Trener Sousa wybrał inną drogę. Postawił na zawodników zagranicznych i w większości oni grali, poza może Kozłowskim tutaj z naszej ekstraklasy. Ja będę chciał się otworzyć też na piłkarzy grających w ekstraklasie, bo doskonale ich znam. Znam ich potencjał. Wiem, jak się prezentowali chociażby ci z Legii, z którymi pracowałem, Wieteska czy Jędrzejczyk, czy inni zawodnicy. Mówię tutaj akurat o obrońcach, ale to się Bartek Sliś tam grał, który ocierał się o reprezentację. Nikomu nie odbieram szans. Kadra będzie szeroka na wypadek tego, o czym mówiłem, o Igrzyskach Olimpijskich, że może być dużo przypadków w marcu, a cel jest jasny, o którym prezes wspominał. Najpierw akcja Moskwa, akcja Misja Rosja i żeby trafić do Kataru. Przemek Ofiara, proszę. Dzień dobry, Przemek Ofiara z Super Expressu. Panie trenerze, do pana dwa pytania. Pierwsze to jak bardzo doświadczony, jak wiele nauczyła pana ta końcówka pracy w Legii Warszawa i to nie ma co ukrywać, bardzo trudne relacje z piłkarzami. Czy dzięki temu jakby pan dużo mądrzejszy przystąpi do pracy selekcjonera? A drugie pytanie, czy zdążył pan już się zapoznać, przynajmniej pobieżnie, z Rosjanami? Wspominał pan o nich, ale jakieś słabe strony, silne strony Rosjan. Dziękuję bardzo. Na początek króciutko o Legii. Nie zgodzę się z panem, że miałem złe relacje z piłkarzami z Legii. Uważam, że one były świetne, profesjonalne i na wysokim poziomie. I do teraz takie są. To, że czasami trener musi skrytykować piłkarza, to jest normalna rzecz. Tak jak matka kocha swojego syna, to czasami też musi go skarcić. W zawodzie trenera jest podobnie, także z tym się nie zgodzę. Ile nauczyła mnie praca w Legii? Miałem olbrzymią satysfakcję, że mogłem pracować w tak wielkim klubem. 12 miesięcy było fantastyczne, zakończone Mistrzostwem Polski, zakończone udziałem, awansem do Ligi Europy. Problemy się zaczęły we wrześniu i w październiku i to były trudne miesiące dla mnie, bo pomimo tego, że bardzo się staraliśmy, my jako sztab i piłkarze, po prostu nie wychodziło. Czasami tak w życiu jest, że bardzo chcesz,
chcesz ładnie wyglądać, golisz się, żeby elegancko wyglądać, a na końcu się zatniesz. Nie chcesz tego, a czasami tak jest. I my też się zacięliśmy się w polskiej lidze, nie mogliśmy wygrać meczu. Nie wiem do teraz, dlaczego tak się działo. Można szukać różnych przyczyn, 90% winy mojej, czy 10% kogoś innego, jak to było mówione. Ja się z tym nie zgadzam. Przyczyna była głębsza i mam nadzieję, że Legia sobie poradzi i w przyszłym sezonie, jak będzie grała w pucharach, to już takich momentów trudnych nie będzie. Tomek Włodarczyk. Tomek Włodarczyk, Meczyki. Ja mam do pana prezesa najpierw pytanie, jednak prosiłbym o odpowiedź, bo po to też tu jednak jesteśmy, myślę, bo po to też pan tutaj siedzi. Czy panie prezesie, ten proces cały, gdyby pan sobie go podsumował i odwinął, jest pan z niego zadowolony? No bo jest to jednak pana najważniejsza decyzja, nie wiem czy w całej kadencji, ale dotychczasowa i pewnie za nią pan będzie odpowiadał, na pewno będzie pan za nią odpowiadał po meczach, czy meczu barażowym, oby były to mecze co najmniej dwa. Czy gdyby pan sobie to podsumował, czy widzi pan jakieś błędy w całym tym procesie, w szukaniu też w zagranicznych trenerach, którzy no nie bardzo byli skłonni, żeby się tej pracy podjąć. I ten czas mimo wszystko płynął. Trener mówi, że jest dużo, więc się cieszymy, że tego czasu nie zabraknie. Ale pana ocena, czy pan zrobiłby coś inaczej, gdyby mógł odwinąć ten miesiąc wstecz? Owoc mego wyboru siedzi tutaj obok, także jeśli wybrałem trenera, to dokonałem dobrego wyboru. Rozmawiałem, tak jak wcześniej mówiłem, że również z zagranicznymi trenerami. To nie było tak, że trenerzy mi odmówili. Też wspominałem, że polska reprezentacja cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród zagranicznych trenerów. Także tych rozmów było bardzo dużo. Też potrzebowałem troszeczkę czasu, bo trenera to się wybiera, to jest bardzo poważny wybór. I ja sobie nie wyobrażam, że w ciągu jednego czy dwóch dniach, tak jak media pisały, że szybko musi być trener wybrany. Sam śledziłem te strony mediowe, gdzie było bardzo dużo różnych trenerów już wybranych. Trener jest, trener podpisał, a już podpisze. Także no ja wiem, że to jest taki był moment, okres bardziej ogórkowy, bo Liga Polska nie gra, więc wszyscy się grzeli tym, kto będzie tym trenerem. Także wybór mój padł na selekcjonera Czesława Michniewicza, to jest mój dobry wybór. Co za tym idzie, dzisiaj widziałem również zarząd, jednogłośnie również podjął taką decyzję, z czego się bardzo cieszę i dziękuję zarządowi. Także zaczynamy jeszcze raz to, co powiedziałem, misja Rosja, akcja Rosja, to jest wszystko. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry panie trenerze. Panie trenerze, powiedział pan na początku konferencji, że od dłuższego czasu rozmawiał pan z prezesem Cezarym Kuleszą. Czy pamięta pan dzień, w którym odebrał pan pierwszy telefon od prezesa? Nawet gdybym pamiętał, to z szacunku do poufności rozmów rozumiałeś, że nie powiem. To chciałem zadać jeszcze drugie pytanie, bo takim największym problemem reprezentacji Polski za czasów Paulo Sousy było łatwe tracenie goli, nawet teoretycznie w meczach ze słabszymi rywalami. Czy ma pan dziś pomysł, jak naprawić grę defensywną reprezentacji? Oczywiście każdy trener ma pomysł, ale ważne jest, kto ten pomysł będzie wykonywał i przeciwko komu się będzie grało. Będziemy grali przeciwko reprezentacji Rosji. Tu było pytanie, czy skład, atuty Rosji. Rosja ma wiele atutów, ale też mają też wiele problemów. Dwóch kluczowych zawodników nie zagra w tym spotkaniu. Trudno powiedzieć, w jakim ustawieniu zagra Walery Karpin. Obserwowałem, śledziłem go, jeździł, obserwował swoich zawodników na zgrupowaniach. Był w Dubaju, był w Turcji, był w Hiszpanii, rozmawiał ze swoimi zawodnikami. Mają szerokie kadry. Nie wiemy, czy zagra Dziuba, czy nie zagra, bo to też będzie kluczowe dla ustawienia naszej defensywy, bo jeśli Dziuba będzie grał, jeśli zostanie powołany, to zupełnie będzie grał inaczej niż inni napastnicy, którzy występują na tej pozycji, bo to jest prawie dwumetrowy zawodnik i też trzeba się umiejętnie do niego ustawić i też taktykę odpowiednią w obronie pod niego stworzyć. Pan pytał jeszcze o co, bo tak mi uciekło? A, o ten dzień. Także no, tyle mogę powiedzieć. No, nic więcej nie powiem. Mateusz Gęsta, program Pierwszy Polskiego Radia. Jeśli panowie pozwolą, po jednym pytaniu do prezesa Kuleszy. Czy prawdą jest, że już rozmawiał pan z Robertem Lewandowskim? Jeśli tak, to jak Robert zareagował na to, że mamy nowego selekcjonera? Jakby pan zdradził kulisy tych rozmów? No, znaczy kulisów rozmowy nie będę zdradzał. Ja wczoraj z Robertem Lewandowskim rozmawiałem może z pół godziny. Po moim telefonie trener również rozmawiał. Z tego co wiem, to jest termin wyznaczony spotkania trenera z Robertem Lewandowskim, także potwierdzam, bo też gdzieś się pokazała informacja, że Robert Lewandowski z Kuleszą nie rozmawiał i nie wiem skąd się taka informacja wzięła, więc demontuję tą informację. Ja rozmawiałem z Robertem Lewandowskim, a żeby to sprawdzić, to można wykonać telefon do Roberta i sprawdzić, czy jestem wiarygodny w tym, co mówię. Jak zareagował?
Proszę? Jak zareagował na wybór nowego selekcjonera? Normalnie zareagował. Robert jest profesjonalistą, jest bardzo dobrym piłkarzem, najlepszym na świecie, także z tego co wiem, to również rozmawiał z trenerem, pogratulował trenerowi wyboru. Są bardzo dobre relacje i wszyscy jedziemy, jak to się mówi, na jednym wózku i gramy do jednej bramki. Panie trenerze, pytanie o to, bo w mediach pojawiały się takie osoby jak Łukasz Piszczek, Jerzy Dudek, jeśli chodzi o dołączenie do sztabu szkoleniowego. Czy widziałby pan te dwie osoby w swoim sztabie, czy rozmawiał może z którymś z kandydatów, albo czy w ogóle chciałby pan byłego, doświadczonego reprezentanta, który mógłby pomóc lub kilku? Na temat sztabu, tak jak wspominałem wcześniej, będziemy rozmawiać, pan prezes już wie mniej więcej założenia moje, kogo bym chciał, z ilu osób byś miał składać sztab i kto w nim będzie. Ogłosimy to do końca tygodnia. Proszę uzbroić się w cierpliwość, nie chcę nikomu odbierać szans, ale też nie chcę wyprzedzać faktów. A rozmawiał pan? Nie chcę za dużo mówić w tej sprawie. Bogusław Solecki, proszę. Bogusław Solecki, Telewizja Polska, witam serdecznie. Gratuluję panie trenerze, od tego rozpocznę. Chciałem zapytać o kwestię związaną z Rosją, bo być może tutaj nie dosłyszałem, bo trochę lajfowałem, powiem szczerze, ale kwestia Rosji, bo oczywiście potencjał Polaków naszej kadry to tak pobieżnie kibice w Polsce znają. Natomiast jeśli chodzi o potencjał Rosji, jakby pan to ocenił? To jest drużyna wyjątkowo trudna, średnio trudna czy dość łatwa? Ja myślę, że potencjał Rosji najlepiej określa tabela. Oni jej do 85 minucie byli bez barażów na Mistrzostwach Świata. Przegrali na wodzie z Chorwacją. Być może ta woda troszeczkę im pomagała, ale przegrali po bramce samobójczej. To pokazuje, że ta drużyna była o krok od awansu bezpośredniego na Mistrzostwa. Na pewno nie jest to zespół, który gra finezyjną piłkę jak Hiszpania, jak czasami potrafią grać Chorwaci czy inne nacje. Jest to bardzo solidny zespół. Powiedziałbym oparty na takich żelaznych zasadach jak dawna radziecka piłka, ale jest też kilku wirtuozów, bardzo dobrych, zaawansowanych technicznie zawodników. Wirtuozów w sensie takim, że nieszablonowo grających. Na pewno z kilku zawodników znam, bo pracowałem przeciwko nim, gdy prowadziłem reprezentację U21. W ramce będzie grał zawodnik z Krasnodaru, Matwiej Safonow. Na pozycji stopera będzie grał Diwiejew. To są zawodnicy, którzy grali w reprezentacji młodzieżowej. Diwiejew interesowało się nimi Arsenal, to jest młody zawodnik. Jest też kilku innych młodych zawodników, których znam. Ale też znam zawodników, którzy występowali w Spartaku. Dzikija, kapitan reprezentacji, którego do reprezentacji, jak to mówił Stanisław Czerczesow, wyczarowałem z mniejszego klubu. Powiem więcej, wybieram się 26 lutego, być może razem z profesorem Cezarem Kuleszą do Rosji, bo mówię to dlatego teraz, bo te wizy trzeba odpowiednio wcześniej załatwiać, gdzie będziemy obserwować w sobotę o 12 mecz Chimki, gra pierwszy mecz wiosenny z Dynamem, z Sebastianem Szymańskim. Tego samego dnia o 17:30 gra Spartak z CSKA Moskwa i w Dynamie, i w Spartaku, i w CSKA grają reprezentacje też Rosji. Następnego dnia o 8 rano przelot do Krasnodaru, gdzie będzie grał Lokomotiv Moskwa z Krasnodarem, gdzie będzie grał Rybus, będzie grał Krychowiak. Zostanę tam dłużej, żeby porozmawiać z Krychowiakiem. Z Rybusem spotkam się jeszcze w Moskwie. Taki jest plan. Plan jest też taki, żeby od razu za tym jednym połączeniem zobaczyć swoich zawodników, ale też przyjrzeć się drużynie przeciwnej, popatrzeć słabych punktów, poszukać charakterystyki, poszukać odpowiedzi, co nam może pomóc w rywalizacji z nimi. Analiza perfekcyjna, widzę, i bardzo nas to cieszy oczywiście. Jeszcze drugie pytanie związane z kwestią tych jednostek treningowych. Wiemy, że ich nie będzie wiele. Mówi się o dwóch. To oczywiście jest niewiele. Natomiast chciałem zapytać o te kwestie mentalne. Wiemy, że pan jest znakomitym motywatorem, co pokazywał pan wielokrotnie. Czy to głównie na tym i na strategii będzie się opierała ta pana praca przed meczem z Rosją? Dziękuję bardzo. Ja bym chciał wykorzystać przede wszystkim potencjał zawodników i inteligencję, bo czasu będzie mało. Kiedyś Arsene Wenger mówi, że w dzisiejszej piłce nie ma czasu na pracowanie z mało inteligentnymi piłkarzami, bo nie masz czasu czegoś powtórzyć 100 razy. Musisz to powtórzyć raz czy dwa i musisz to zacząć robić. I my mamy takich piłkarzy, którzy nie muszą wykonywać 100 razy tego samego, żeby to zrobić w meczu. Dlatego ja chcę pokazać, co mają zrobić w meczu już wcześniej. I myślę, że największą pracę wykonamy przed zgrupowaniem. Na samym zgrupowaniu my już jak gdyby potwierdzimy to wszyscy wspólnie, ustalając skład, ustalając taktykę, ustalając stałe fragmenty gry, jak będziemy bronić, jak będziemy atakować. To już będzie tylko ten czas i myślę, że to będą 3 godziny. Być może jeśli zdecydujemy się na wylot po treningu środowym, to będzie 4,5 godziny treningu. To nie jest dużo, ale ja nie narzekam, że tego czasu jest mało i nie trenerzy też mają mało czasu, bo taka jest specyfika tej pracy na tym poziomie.
Samuel Szczygielski, meczyki.pl. Witam trenerze. Mam pytania a propos tego najbliższego tygodnia, bo pan wszystko nam niemalże rozpisał od 26 lutego. A teraz jak to będzie wyglądać? Czy działka i to centrum dowodzenia słynne, które nam przygotowywało taktykę przed U21, czy jednak podróże po Europie, poza Monachium też? Będą podróże. Pierwsza podróż będzie do Roberta w tym tygodniu, pod koniec tygodnia. Jestem umówiony z Robertem. Stamtąd chciałbym od razu udać się do kolejnych zawodników, do Kamila Glika, do Piotra Zielińskiego i do innych zawodników. Planujemy nad planem, zobaczymy jak siatka połączeń będzie samolotowych. Ci doświadczeni piłkarze, ja nie muszę oglądać Lewandowskiego w meczu. Ja muszę z nim porozmawiać, jak ma grać reprezentację. Ja nie muszę nawet widzieć każdego meczu na żywo Roberta Lewandowskiego. Chętnie bym to zrobił, ale czasu nie chcę tracić na oglądanie Roberta Lewandowskiego. Wolałbym obejrzeć tych zawodników, co do których mam wątpliwości, czy powołać, czy nie powołać, ewentualnie na jakiej pozycji mają grać. Tu chcę rozwiać swoje wątpliwości. Najpierw rozmowa z trzonem reprezentacji, a później szukanie alternatyw zarówno za granicą, jak i w Polsce. Jasne, to jeszcze pytanie, bo od słów papieża pan dzisiaj nie zaczął, a pytanie, czy jakąś tremę pan czuje na tej pierwszej konferencji? To dobre pytanie. Siedząc tutaj, przygotowując się do konferencji, takie pytanie padło od jednego z członków tej ekipy, z którą siedzieliśmy. I przyznam szczerze, że pierwszy raz nigdy nie miałem czegoś takiego, że gdy miałem przed kimś przemawiać, że miałem tremę, może w podstawówce, tak swobodnie się raczej czułem. A dzisiaj czułem coś takiego wyjątkowego. I myślę, że to jest wyjątkowy dzień dla mnie. Myślę przede wszystkim dla mojej rodziny, dla moich najbliższych. Jest im bardzo miło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. No ale też muszą zmierzyć się z falą krytyki, z falą hejtu. Czasami zasłużonej, czasami nie. Czasami z wydumanymi faktami. Ale taka jest rola. Muszę być na to gotowy, muszę być gruboskórny i muszę być ponad tym. Jak zaczynałem swoją pracę w Lechu Poznań i współpracowałem z profesorem Chmurą, to powiedział mi tak, wspaniały człowiek, bardzo mądry człowiek, przebiegł wszystkie maratony na wszystkich kontynentach. Mówi, słuchaj, jeśli chcesz być dobrym trenerem, to musisz się umieć wznieść ponad to wszystko, co cię otacza. Nie odpowiadać pierwsze tempo na zaczepki, na agresję, być ponad tym, bo jeśli będziesz walczył na tym samym poziomie, co wszyscy, to przegrasz. I ja chcę być takim trenerem, który odetnie się od tego zgiełku wokół mnie. Wiem, że na końcu pomimo zaufania tutaj pana prezesa, pomimo zaufania zarządu i być może części większej czy mniejszej kibiców, nie chcę tego oceniać, na końcu liczy się wynik. Jak pojedziemy do Kataru, to wszyscy powiedzą, że prezes Kulesza podjął złą decyzję. Jak przegramy walkę o Katar, to ja będę pierwszym winnym. Za mną będzie też atak na prezesa. I prezes jest tego świadomy. To był trudny wybór. Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy prezes Kulesza został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to jeden z członków mojej rodziny mówił na to, no to przez 8 lat już selekcjonerem nie będziesz. Okazało się, że jest zupełnie inaczej i to też pokazuje, że prezes Kulesza, pomimo tego, że niektórzy sugerowali, że nie było cukierkowo w Jagiellonii między mną a prezesem, pracowałem krótko, nie zdążyliśmy się poznać, wybrał mnie i to też pokazuje, że czasami trzeba podjąć decyzję wbrew temu, co się wszyscy dookoła sądzą. Po prostu prezes podjął taką decyzję i z tego się bardzo cieszę. Dobijamy do godziny. Proszę ostatnie dwa pytania. Wojtek Piela. Dobrze. Ręka ci nie zdrętwiała jeszcze, widzę. Jeszcze tak, Dominik później. Dzień dobry, trenerze. Wojciech Piela, Weszł FM, kanał sportowy. Ja mam pytanie odnośnie do tych doświadczeń jeszcze z początku pracy w Legii Warszawa, bo troszeczkę można porównać tę sytuację, że wtedy też przychodził pan trochę z taką łatką zadaniowca. Trzeba było pomóc, zwołać się do pucharów. Przyszedł mecz najpierw oczywiście z Dritą, ale później z Karabachem, gdzie no jednak od razu widać było, że pan chce odcisnąć swoje piętno. Było dużo zmian takich taktycznych, wykorzystania piłkarzy trochę inaczej niż wcześniej trener Wukowicz. No i skończyło się to porażką 0-3 i tak się zastanawiam, czy tutaj jakoś zamierza pan te doświadczenia wykorzystać, że może taka terapia szokowa na początek nie jest koniecznie potrzebna, czy to zupełnie dwie inne rzeczywistości i nie ma co się do tego odwoływać? Znaczy, troszkę analogii w tym wszystkim jest. Byłem zatrudniony przez pana prezesa Mioduskiego, żeby zwiększyć szanse awansu do Ligi Europy. Nie udało się, widocznie tak musiało być. Popełnili zbyt dużo prostych błędów, ale jeśli chodzi o reprezentację, to jest zupełnie inaczej. Tam nie znałem piłkarzy, przychodziłem do piłkarzy, których nie trenowałem, a tu nawet jeśli nie trenowałem Roberta Lewandowskiego, to obserwuję go w reprezentacji, obserwuję go w klubie, czy gdzie tylko można, co to za zawodnik, podobnie z innymi zawodnikami. Ja tych wszystkich zawodników znam. Oni mnie jeszcze nie wszyscy znają, ale ja ich wszystkich znam i to jest moja gdyby przewaga w stosunku do tego, co było w Legii. Ja nie znałem wszystkich obcokrajowców w Legii, nie widziałem ich w treningu, było wielu zawodników, Kante i inni zawodnicy, którzy wtedy byli. Ja nie miałem z nimi do czynienia, to byli dla mnie obcy ludzie, oni mnie nie znali. Dzisiaj oni mnie znają, ja znam ich i to jest łatwiej.
Dominik Piechota, ostatnie pytanie. Proszę. Dzień dobry, Dominik Piechota, New One Sport. Będę miał dwa pytania do pana trenera. Pierwsze, znamy specyfikę baraży, że to bardzo zamknięte mecze, często do jednego gola, defensywne. Tutaj będą tylko dwa treningi. Chciałem zapytać, czy coś konkretnie może procentować z tych doświadczeń z młodzieżówki, albo z barażów z Portugalią, albo też bezpośrednio z meczów z Rosją, tych dwóch z U21, bo wielu tych zawodników też możemy zobaczyć w akcji. Myślę, że troszeczkę inaczej wyglądają te mecze dzisiaj z Rosją i z Portugalią. Tam był dwumecz i nawet jak zjadło nas troszeczkę trema przed tym pierwszym meczem w Zabrzu, gdzie przegraliśmy 0-1, to jakoś dziwnie spokojnie jechaliśmy do tej Portugalii. Wszyscy wierzyliśmy, że to jest tylko 1-0, że możemy to odrobić. Tu ten margines błędu jest zdecydowanie mniejszy. To jest tylko jeden mecz, to jest finał i finał się gra po to, żeby wygrać. Stąd też nie mówimy o Szwecji, nie mówimy o Danii, chociaż równocześnie będziemy pracować nad tymi meczami. Cały sztab będzie pracował, ale zawodnicy nie usłyszą z naszych ust ani słowa na temat Duńczyków, ani Szwedów do momentu, kiedy nie przyjdzie nam się z nimi zmierzyć. Inne mecze na pewno... Inna skala trudności, więcej jest na sztandze. Reprezentacją młodzieżową interesują się fanatycy piłki, ale nie wszyscy Polacy, a reprezentacją Polski, seniorską interesują się wszyscy. I tutaj jest 30 milionów kibiców, których nie możemy zawieść. To jeszcze na koniec tak po ludzku, czy udało się po tym też trudnym, burzliwym epizodzie w Legii Warszawa wyczyścić głowę, jednak trochę odpocząć, no bo jednak te nerwy na koniec też były zszargane. Trener to odczuwał i tak psychicznie, i fizycznie, więc pytam, czy to był wystarczający czas, żeby jednak trochę dystansu nabrać i te wszystkie emocje już zluzować. Mam nadzieję tak, że tak się stało, choć początek, zgodzę się z panem, miałem wstręt do piłki, nie oglądałem meczów, nie tylko Legii, w ogóle nie oglądałem meczów do końca roku i dopiero po nowym roku zacząłem na nowo jak gdyby wracać do piłki. Chciałem sobie zrobić taki troszeczkę detoks i spojrzeć na wszystko z boku, ale też krytycznie na swoją pracę. Ja nie mówię, że wszystko zrobiłem w Legii źle, ale też nie zgodzę się z tymi, którzy mówią, że zrobiłem wszystko dobrze, ale też nie zrobiłem wszystkiego źle. Taki jest zawód trenera, wygrasz, przegrasz, na końcu cię oceniają, musi być na to przygotowany. Ale suma summarum jestem szczęśliwy, że jedno drzwi się zamknęły, drugie się otworzyły i myślę, że otworzyły się zdecydowanie większe. Dziękujemy bardzo Państwu za udział w konferencji prasowej. Jeszcze na sam koniec zdjęcie dla fotoreporterów, panowie, panie prezesie, selekcjonerze.